parlamentarzyści, panie dyrektorze, szanowni państwo. Zawsze się cieszę, jeśli na terenie powiatu ostrołęckiego bądź miasta Ostrołęki powstaje jakiś zakład produkcyjny. Oznacza to, że produkt krajowy brutto wytworzony na naszym terenie będzie na pewno w przyszłości większy. A więc ważne jest, żeby tych zakładów było jak najwięcej, żeby jak najwięcej produkowały towarów i usług. Chcę państwu powiedzieć, że takich zakładów na terenie powiatu i miasta Ostrołęki zatrudniających powyżej 50 osób jest ponad 100, a więc to będzie kolejny zakład, który dołączy do tego grona, a to są zakłady już średniej i dużej wielkości. I każdy rozwój takich zakładów oznacza po prostu, że będzie w Polsce, a także w tym obszarze lepiej. Jako powiat jesteśmy bardzo żywotnie zainteresowani, żeby liczba podmiotów gospodarczych była jak największa, bo żeby coś dzielić zarówno w parlamencie, w rządzie czy w samorządzie, trzeba mieć te towary i usługi. A więc to jest bardzo dobry kierunek, żeby również w więzieniach wytwarzać dobra materialne, które będą służyły i więźniom, będą środki finansowe służyły do budowy kolejnych hal. Ja słysząc już o tym pomyśle budowy tej hali, przystąpiliśmy również do działań wspierających w powiecie. Zgłosiliśmy do Funduszu Dróg Samorządowych właśnie drogę Raskowiec, Przytuły, Rołdaki i dalej troszkę na Zamościa. Ta droga już jest przekazana, plac budowy jest w fazie realizacji. Także do końca tego roku będziemy mieli tą drogę. Oczywiście jest tutaj także i zasługa parlamentarzystów, bo uchwalili Fundusz Dróg Samorządowych, za co serdecznie dziękuję. No i także dziękuję tutaj samorządowi gminy Rzekuń, że wszedł na partnera tego projektu. I tą drogę będziemy mogli o długości około 10 km od. Będzie to droga szeroka, będzie 8,5 metra miała pobocza z dwóch stron, a więc na pewno ilość samochodów, która będzie tutaj wjeżdżała także z półproduktami czy surowcami, i będą tutaj wyjeżdżały także samochody z gotowymi produktami, będzie tej drogi potrzebowała. Także chcę powiedzieć, że to będzie wkład również samorządu, wkład powiatu, także właśnie w to przedsięwzięcie gospodarcze życzę państwu dalszego rozwoju, a jeśli będziecie chcieli coś jeszcze budować w okolicy, potrzebna będzie infrastruktura, na samorządy można liczyć. Dziękuję.